Witam wszystkich w drugim odcinku, tak naprawdę nagrywanie jest włączone. A, jest. No to witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale, to jest kontynuacja. Wrzuciłem film poprzedni do folderu już. No i to jest kontynuacja, tak jak mówiłem, więc... no to właśnie nie wiem, po co się witam, ale dzisiaj jesteśmy, dla tych, którzy nie oglądali, to teraz powiem. Dzisiaj jesteśmy na Ercolandii. Co za zaskoczenie. Na modach, na której jest Herobrine, pewnie parę jakichś innych kmiotków i bardzo dziwne rzeczy. O, to jest golem w ogóle, to sobie już go zabijmy na początku filmu. Nie! Kurde! Golem jest mądry, ale jestem mądrzejszy. A, jednak jestem głupszy. Więc, no to witam was wszystkich. Jak widzicie, dzieją się niesamowite rzeczy. Tutaj... Kurde, ten golem ciągle za tym domkiem siedzi. Może ja z okna będę go w ogóle bił. On nie widzi? O nie! Ej no! Ja ciebie pierwszy miałem uderzyć. Dobra, ja go może zrobię w ten sposób. Ja go może zrobię na salami. Ej, właśnie, ja go mogę już stąd. Nie, okej, on jest też mądry, ale jest tam mądrzejszy. No. Ej, halo. Czemu ja się palę? Czemu ja się paliłem? Okej. Już w poprzednim filmie w ogóle znaleźliśmy diament w skrzynce. To jest w ogóle już szał. No ale niestety tutaj ta część wioski, taka od tamtej strony właśnie z tym kobwalem, jest wygenerowana, więc... Nie liczyć się na to, że się ma. No, radzę nie liczyć po prostu nie na, na HP-winku. Kurczę, dobra, nie mogę się wysłowić. To jest w ogóle... Kurczę, jak mnie wystraszył ten pająk już z tymi oczami. Okej. Skraftowałem sobie tak na szybko. O! No... Ja walę, jak mnie wystraszył. Siema, Stefan. Ej. A co, jak będę w wodzie się gapił? Ej! On nie tepie się? Bo ja z tego, co wiem, on się powinien tepać do gracza. On w ogóle do mnie biegnie, jak ja się na niego popatrzę, jakby był Endermanem. Więc to może rzeczywiście nie jest Lucar, tak zwany. Okej, dobra, zróbmy sobie podstawowe rzeczy. Czy coś możemy przepalić? Tak, możemy sobie przepalić na przykład ziemniaczka. Czym możemy sobie przepalić? Niczym, tak naprawdę, bo nie mamy drewna. Ja nie chcę jakoś kraść zbyt z wioski na drewno, jeśli mam być szczery. Po prostu nie chcę. Dlatego sobie w tym odcinku zbierzemy drewno stamtąd. Tak, dzisiaj taki odcinek przygodowy. Znalazłem las na terenie niewielkiej Ercolandii. Może taki opis dam, nie wiem, przekonacie się. W sumie już widzicie, więc nie będę zgrywał idioty. To są zające, w ogóle... Ten Herobrine... No dobra, nie chcę brzydko mówić, ale on z dupy strony zawsze się na mnie patrzy, więc pewnie gdzieś stoi na tej górze i po prostu go nie widzę. A Entity mnie z 40 bloków widzi. To będzie pompa, jak to się będzie, naprawdę. W ogóle tutaj... Bajaka! Ten! Bajaka Villa tam jest... Ej, tam jest Netherrack. Tam daleko. Tam, gdzie pokazuje właśnie tym. Tam jest w ogóle... Ta wioska jest w ogóle niesamowicie ukształtowana tutaj.
Dobra, ja chcę zrobić przygodę w tym lesie. No tak, nie mam w sumie craftingu, to co ja piszę do eku. Zrób sobie sam, wariacie. Dobra, zbieram drewno. Boże, jak ja się czuję. Zrozpiłem się w wiosce w ogóle. Okej. Okay. Już stół do craftowania. Cyk. Teraz patyki trzeba zrobić. Ja w ogóle mam tego za żelazo. Ile ja go mam? 7 żelazo. Dobra, to starczy mi już na zrobienie siekierki i... Właśnie, czego jeszcze? Bo jakby już mózg mam odłączony. Dzisiaj miałem ciężki dzień, no to sobie pomyślałem, zrobię już to Mary Colland, jak tak od miesiąca planuję już ją. Au, kurczę, boli mnie łeb. I to niedobrze, że mnie łeb boli. To już przemęczenie. Ta, ciekawe po czym w sumie co ja gadam. O nie! Szybko! Drewno jest spitalaj. Noc się robi. Jest tu coś jeszcze w tym drzewie? Tak, jest, no ale... Niby mogę tak to jeścić. Niby się opłaca. Dobra, teraz sobie prześpimy. Au, kurczę, jak mi łeb boli. Ej, no szczerze, już mnie łeb boli i to tak na maksa. Dobra, Stefan, wstawaj już. Dzień się robi. Widzisz, o, dzień się zrobi. Nie, dobra, nie chcę się obrażać, no ale to już było tak głupie, to co ja zrobiłem, że... No głup... To jest głupsze niż nazwanie kogoś głupim, po prostu. Tutaj jest ten super piec. Ja spadłem gdzieś tam. Tam jest w ogóle ten portal, w sensie portal. Niby portal nie... Ej, kurczę, to jest węgiel, coś co nam jest potrzebne. Tutaj spadłem. Tak się składa, że właśnie mamy kilo w tylko... Gdzie są moje rzeczy? Ej. Bardzo przepraszam, ale jakby te rzeczy należą do mnie, nie do... kopalni. Siadamy. Dobra, w sumie nie mam skina, kurde, ten skin już mi się w ogóle nie wszczytuje. No miałem go cały dzień. Czemu ja się w ogóle tak głupio śmieję? Jakąś fantazję dzisiaj mam. A? Nie, ale ja tego tak nie zostawię. Jeden pojedynczy węgiel to dla mnie bardzo dużo. Tak, to jest dla mnie mega wręcz. 24 węgla mam. Wystarczy w tym momencie, że sobie robimy... tak, ja mam 4... I teraz mamy... Dobra, jednak się przeliczyłem, bo teraz mamy dopiero 8. To jest węgiel. I... No to A, to tyle. I mamy w tym momencie w przeliczeniu. Dobra. Okej, teraz mamy na 2 piece. Ja w ogóle zamieszkałbym, albo nie, zrobimy sobie w ogóle sami domek. Nie, dobra, to jest następny odcinek. Jeszcze teraz będę mieszkał w jakimś... Kupa domku. Jakie marchwy. O. Okej, tutaj zasadźmy. Ziemniaki to w ogóle będą... Ziemniaki to już gadam. Ziemniaki będą już miały własną formę. Dobra, kompostownik to sobie wezmę. Nikomu chyba nie zaszkodzi. Już sobie wziąłem kompostownik. Ej. Okej. No dobra, powiem tak, że ja dzwona też zakoszę. Jakby jest... Są 3 dzwony w tej wiosce, więc chyba mogę sobie pozwolić na to.
No i na razie będę mieszkał w tym domku jednak, bo ten jest najbardziej efektywny. Najbardziej podobny do domku z poprzedniej Erkolandii, więc po prostu wybieram jego. Ta, najbardziej podobny. Coś mi się nie przypomina, żeby tutaj było po prostu jakieś kupska. Byłem tu, byłem. Dobra, to tutaj się osiedlamy. Żeby było to jasne, że tutaj jest nasz domek, to wymieni ściany na drewno. Wymieni ściany na drewno, jaki tekst. Ja to już nie mam, jakimi tekstami rzucać, to w ogóle wające coś losowego zawsze. Najbardziej losowe rzeczy, jakie można w ogóle usłyszeć, są zawsze u mnie na kanale, pamiętajcie. Mamy sobie... ogrodzimy to. Jezus Maria, ile to jest... Dobra, kurde, bo ja tutaj stawcie jestem jakiś, kurde, się zamieniam w jakieś boba. I mam crafting. Dobra, przesuń to. Dobra, piecyk. 5 piecy. Mam nie stać. Nie stać na 5 piecy, stary. W sumie to jest głupie. No trudno. No trudno. No dobra, już po prostu nie będę się tak tutaj pitolił. Po prostu z tym biorę już kawałek drewna, bo muszę jednak. A z drewna to już tak jak bez ręki po prostu w tym Minecrafcie. Okej. Okay. Okej, okay, pochodnie w łapsko. Nie wiem, czy nawet mam Optifine, chyba nie. Dobra. A, właśnie, bo ja chciałem zrobić skrzynki. O, idealnie, na dwie duże. One się nie powinny złączyć. Ej, szwagier, coś tu jest nie tak. Jesteś szwagrowi posrał, jak robił tego moda. Ej, no ja mam pytanie, co tu się do cholery stało właśnie? Jakiś mod jest przed po prostu jakiś... Czemu ja tak mówię, kurczę? No dobra, po prostu z mostu, no mówię, po prostu. Jakiś mod się skichał, z tego co widzę. A czy jak rozłoży się na w całej skrzynce, to jak to będzie wyglądało później? A, dobra, to już kumam. Czyli na jedną skrzynkę musimy mieć zawsze już rzeczy. No trudno. Wyobraźcie sobie, że herobrine by mi teraz stał za oknem. Dobra, bo się zastanawiam nad tym, czy mam wrzucać ziemniaki do pieca, czy kończyć film. Ale mogę to zrobić w tym samym czasie. A więc... jak to zrobię? Zła na wolę. No i tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, czy kciuka w górę. No i jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to zasubskrybujcie go, bo wtedy mi pomożecie. No i dziękuję ogólnie bardzo wam za oglądanie. No i pa pa.